Dzień dobry, wieczór Państwu. 5 czerwca, to właśnie dziś mieliśmy odsłonić pomnik Bogdana Smolenia w Poznaniu na skwerze przy zbiegu ulic Rybaki i Strzałowej. Pomnik jest gotowy, zezwoleń brak. Na szczęście internet jest wolny od wirusa i mogę z radością pokazać dzisiaj Państwu Bogdana Smolenia w brązie, ale tylko przez szybkę. Tak na marginesie szybki bardzo bym prosił, żebyście zrzucili oko na zrzutkę.pl, www.zrzutka.pl, hasło Smoleń wiecznie żywy. Dorzućcie trochę do pieca, bo nam troszeczkę brakuje. Tarcza COVID-19 niestety takiej pomocy w tym zakresie nie przewiduje. Ale teraz chciałbym podziękować tym, którzy już nas wsparli. I uwaga, będę dziękował. Dziękuję bardzo. Bogdan Smoleń 9 czerwca obchodziłby urodziny. Teraz te urodziny będziemy obchodzili co roku przy pomniku i to hucznie i wesoło. Cyrk przyjechał, to spektakl o aktorach, którzy w teatralnej garderobie dyskutują nad sprawami, które nurtują mieszkańców miast i wsi naszej ojczyzny. Zaczynamy od epitafium, potem uwertura jak w prawdziwym teatrze i cyrk przyjechał. Zapraszam. Tu spoczywa Boguś Smoleń. Bardzo dobry człowiek. Nawet na tamtym świecie dba o konie w Janowie. Trzymaj się. Za oknami świta, widać, że rozkwita. Niech rozkwita ku czci tego mistrza wspaniałego. Wspomną go potomni, wspomną bez wątpienia. Oto jest ten piękny pomnik Bogdana Smolenia. Piotruś! Cześć! No cześć! Co tam? Cyrk przyjechał, temat gram. Temat grasz? To wiesz co, to ja się przyłączę. Dołącz się. Oczywiście. O, dzień dobry koledzy, jak miło was widzieć. Co ćwiczycie? Cyrk przyjechał. Cyrk przyjechał, dobrze. Temat. Główny. W jakiej tonacji? B. B. Świetna tonacja na fujarę. To ja może się też dołączam. Dołączam. Chyba lepiej wiem, co robię, tak? To ja nabiję. Dzień dobry, panowie. O, dzień dobry. Jest i nasz samiec alfa. I cześć, Piotr. Samiec alfa. Ty uciekłeś z transportu? Rodo. Skąd? Z transportu uciekłeś? Nie mów, dyrektor. Co robicie? Cyrk, dasz radę w B? Nastrój się. To uwaga. Witajcie, panowie! O, dzień dobry! O, cześć, witaj! Cześć, Krzysiu. Cześć. Przemuś. Cześć, Piotr.
Piotrusiu. Co robicie, panowie? Ćwiczymy. Ale co? Cyrk przyjechał. A w jakiej tonacji? B. B. Duże. A, no to mi pasuje. Dobrze. To co? Zaśpiewamy? A proszę bardzo. No to uwaga. Cyrk przyjechał, cyrk przyjechał. Nasz kraj, cyrk. Nie, dobra, to... Panowie. A, tak. Ja przepraszam, nie, najpierw... No ja nie byłem na tej próbie, przepraszam bardzo. Oczywiście, dobrze. To co, jeszcze raz? Dobra, jeszcze bardzo. Cyrk przyjechał, cyrk przyjechał. Nasz kraj cyrk pokochał nadzwyczajnie. Są zwierzęta jak z Orwella. Świnie, konie i bezwzględne psy. Cyrk przyjechał, cyrk przyjechał. Nasz kraj cyrk pokochał nadzwyczajnie. Sztuk, mistrzostwo i kuglarstwo. Służby i internetowe gry. Cyrk przyjechał, cyrk przyjechał. I już został po wsze czasy taki kraj. Kraj. Nasz kraj szczęśliwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni. Ja to mam, kurwa, szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Nasz kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni. Cyrk przyjechał. A skąd? Z Poznania. Poznań, miasto Doznań, tak. I co, doznałeś coś? Oczywiście. Słuchaj, ja kiedyś śpiewałem w takim znanym poznańskim chórze, na pewno pamiętasz. Nie. Wesołe decybelki. I co, momenty były? No masz. Pewien młody wikary w Lozannie lubił chodzić w rozpiętej sutannie. Lecz na widok kardynała gasła w nim fantazja cała i zapilał się starannie. Cyrk przyjechał, cyrk przyjechał. Nasz kraj cyrk pokochał nadzwyczajnie. Są zwierzęta jak z Orwella. Świnie, konie i bezwzględne psy. Dobrze, dobrze, teraz już cicho. Cicho już teraz. Cicho, ja słyszałem, tak? Ja słyszałem, jak ksiądz... Ja słyszałem, jak ksiądz na kazaniu mówił, że człowiek jest człowiekiem od momentu zapłodnienia. Ale żeby się z takim człowiekiem ktoś liczył, to gdzie tam? Przecież taki człowiek zamknięty przez 9 miesięcy, to on się nawet nie ma do kogo odwołać. No bo przecież nie ma takiego malutkiego rzecznika praw obywatelskich. A wiesz, że mój kolega skarżył się, że był przenoszony? Ja się zastanawiam, dokąd, no i dlaczego go przenosili. A drugi, z którym to leżałem na porodówce, mówił, że był zrobiony bez przyjemności. Znaczy, wiesz, no. To taką bruzdę miał na czole, tak? A mój kolega, to on mówił, że on wyszedł na wolność i to już po 7 miesiącach. Ja się pytam, gdzie jest sprawiedliwość, co nie? No gdzie? No właśnie. No chyba, że była amnestia. A, no to inna sprawa. Ale słuchajcie, bo jak ja byłem zamknięty przez te 9 miesięcy, to ja byłem notorycznym przestępcą. Ojej. Ja na przykład sobie wchodziłem z mamą do teatru, czy do kina, na gapę. A raz, słuchajcie, to pamiętam, jak moja mama leciała samolotem i mnie się chciało wymiotować. No ale przecież nikt mi nie pomógł, nie? Bo przecież nie ma takiej malutkiej stewardesy, która mogłaby zrozumieć moje problemy, tak? Słuchajcie, to jest naprawdę... Co to jest?
No to jest gwałcenie. Gwałcenie praw człowieka w zarodku, tak jest. Ja się z tego kraju wypisuję i wyjeżdżam na emigrację. No, to jadę z tobą. Ale poczekaj. Ja jeszcze nie wiem, co ja zrobię, wiesz? Ja jeszcze nie wiem, co ja zrobię, bo ja patriotą jestem! Ja też! Patriotą! Ale słuchajcie, ja raz słyszałem, jak kolega Owsik, kolega z porodówki, mówił do swojego tatusia Owsika. Tatusiu! Proszę cię. A, przepraszam pana. Tatusiu! Marcin! Aha, przepraszam. Tatusiu, bo ja raz wyszedłem na rekonesans, tak niedaleko za granicę tutaj, wiesz, do Frankfurtu. Nad Menem? Nad Odrą. I słuchajcie, ja sobie wyszedłem i patrzę, a tam normalnie zielona łączka. Kwiatki sobie rosną. Motylki fruwają. Pszczółki bzykają. Słoneczko przechadza się po pięknym, tęczowym niebie. I myślę sobie... Tatusiu! Marcin! Sorry. Tatusiu, a dlaczego my, owsiki, musimy żyć w tak toksycznym państwie? No. Nie musisz. Powiedział tatuś. Ale zważ, że to jest nasza ojczyzna. Cyrk przyjechał, cyrk przyjechał. Nasz kraj cyrk pokochał nadzwyczajnie. Sztuk mistrzostwo i kuglarstwo. Służby i internetowe gry. Ty? Halo? Tak, do ciebie mówię. Dlaczego ty nic nie mówisz? On jest z filmu niemego. On już jest w roli. To znaczy, że jak aktor ginie w filmie, to tak naprawdę nie żyje, tak? Puknij się w ten dzban, no. Nie, on jest cały czas jest w roli. On w ogóle nie wychodzi z roli. Może nie lepiej niech wyjdzie, bo mu tak zostanie. Niepełnosprawni w Polsce mają przegwizdane. Zastanawialiście się, czy taki niemowa potrafi gwizdać? Krzysztof. Ty to sam wymyśliłeś, czy ktoś tobie to kazał powiedzieć? SMS-a partyjnego dostałem, taki przekaz dnia. Taki. No właśnie, inteligentny facet, a gada to, co mu każą. Przecież Czeplin nie jest niepełnosprawny, tak? On mówi tylko wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia. Prawda? Cyrk przyjechał, cyrk przyjechał. Nasz kraj cyrk pokochał nadzwyczajnie. Są zwierzęta jak z Orwella, pirity, świnie, konie i bezwzględne psy. Panowie, nie wiem, czy wiecie, ale cyrk przyjechał. Tak, no wiem. Z Poznania. Z Poznania? Mhm. To Banaszak będzie. Lubię ją. W moim magicznym domu. A dlaczego Banaszak? No bo ona jest z Poznania, co nie? No. Pewnie tresura będzie. No. Czytałem, że dyrektorka poznańskiego zoo wykastrowała 2 tygrysy i antylopę, a... Ty wiesz, co zrobiła słoniowi? Co? Ojej, ale ja też bym chciała. Co? No, być dyrektorką, co kastruje. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. A, wiecie, że cyrk przyjechał? Wiemy. Z Poznania. Słoinki się urwał, wszyscy o tym pieją. No, ponoć biletów już nie ma. Atrakcyjny program to nie ma, tak? Bo to jest tak, słuchajcie. Uwaga. Prezydent miasta J.J.
prezesem klubu 500+. W tym? Fame MMA. Fame MMA zawalczą. Ojej! Gołe chłopy będą. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie. Dokładnie tak, oczywiście w najbliższy weekend w Naramowicach. Tak, jeszcze nie wyrosło drzewo, z którego zrobią trzon do łopaty, która wykopie fundamenty pod te szyny, po których cyrk ma przyjechać. Krzysztof, cyrk przyjeżdża ciężarówką, a tramwajem publiczność. Marcinku, ale ja tam mieszkam na tych Naramowicach i ja tam żadnego tramwaju nie widziałam, co? Właśnie. Bawimy się tak w inteligencję. A ja w czerwonego kapturka. To co? Zabawimy się? No jasne. Paradum, 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 paru. W coś się bawić, w coś się bawić. Gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło. I mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. Paru. W co się bawić? W co się bawić? W tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Paru. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. Bo jeśli nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić? Daleka pora na pytanie to, czy bliska. Lecz w końcu kiedyś będzie trzeba je postawić. Chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Więc chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie sugeruje zmiany, niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Ojej! I płynie czas jak rzeką woda, i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie. A ten tramwaj to pojedzie? Co nie? Otwórz szafę i gadaj do rzeczy. W co się bawić? Gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło. I mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić? Narasta problem, który jątrzy i przeraża. Sekretarz przestał grać już w dziewiątego wała. Dziewiąty wał już się nie bawi w sekretarza. Nie, stop, tak nie może być. Przecież dawno już nie ma sekretarzy. Ale jest prezes. No właśnie. A poza tym Dominika nie zrozumie. Ale co nie? W co się bawić? Narasta problem, który miątrzy i wciąż miesza. Bo prezes przestał grać już w dziewiątego wała. Dziewiąty wał już nie zabawia się w prezesa. Pan niedobrze jest, gdy nuda czyha, gdy takie serce już cię mierdzi i odpycha. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić? Daleka pora na pytanie to, czy bliska. Lecz przecież w końcu trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć. A ja jeszcze swojego 500+ nie dostałam. Wciąż rośnie popyt na igrzyska. Paradum, 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 paru. Co tu się dzieje? Co to za zgromadzenie? Proszę natychmiast się rozejść. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, to zgromadzenie zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.
Podczas rozchodzenia się proszę zachować odstęp 2 metrów od osoby rozchodzącej się poprzedzającej oraz odstęp 2 metrów od osoby rozchodzącej się następującej. O zasadach zachowania w czasie pandemii opowie teraz minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski. Dzień dobry. Niestety, zmuszeni jesteśmy zamknąć prawie wszystko, oprócz niektórych sklepów i wszystkich kościołów. A i poczty, jak akurat będą wybory. Ale czy będą i kiedy będą, tego państwu niestety nie mogę powiedzieć, gdyż te wybory to nie mój wybór. Ja wiem, że mówiłem jeszcze całkiem niedawno, że maseczki nie są potrzebne, ale zmieniłem poglądy, gdyż nie jestem krową. A propos krowy, jeśli ktoś w tych trudnych czasach chciałby wydoić krowę, musi pamiętać o zachowaniu 2-metrowego odstępu od wymion. Oczywiście krowa musi mieć maseczkę na mordzie, czy co tam krowa ma tu. Cmentarze też powinny być zamknięte. Ja wiem, że lokatorów nie da się już zarazić, ale lepiej dmuchać na zimne. W tym wypadku dosłownie na zimne. Także pamiętajmy, drogi Polaku, jeśli naprawdę bardzo chcesz pójść na cmentarz, musisz wykazać, że twój ból jest większy niż mój. Pod pomnikami również nie wolno się gromadzić, nawet jeśli to jest pomnik takiego wielkiego Polaka jak Smoleń. Chyba że dodamy do Smoleń literki S i K, wtedy wolno się gromadzić, nawet trzeba się gromadzić i nie trzeba nosić maseczek, gdyż jak całkiem niedawno mówiłem, maseczki nie są potrzebne. Wiem, że państwo wszyscy jesteście teraz na nas źli, że wszystko zamykamy, ale uwierzcie, będziecie nam wdzięczni, kiedy będziemy otwierać. To tak samo jak z waszymi pieniędzmi. Zabieramy, żeby później oddać. Jeśli chodzi o pandemię, chciałbym z całą stanowczością powiedzieć, że pod tym względem wyprzedzamy Zachód. Nie wiemy jeszcze, w którą stronę, ale ważne, że wyprzedzamy. Powiedziałbym nawet, że jako minister zdrowia chodzę z podniesioną przyłbicą, ale w obecnych czasach lepiej, wiadomo, opuścić. No i na koniec taki apel, abyście państwo pamiętali, że zamykamy to wszystko dla waszego zdrowia. W ogóle jako rząd Prawa i Sprawiedliwości chcielibyśmy dla waszego dobra zamknąć was wszystkich. Dziękuję bardzo. Czasy, tak i kraj, kraj.